Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Kłamstwa, w które wierzymy. Przed nami piąta część. Będziemy rozważać to, co Bóg mówi o nas. Czasami mam przekonanie, że jesteśmy tymi, za których ludzie nas uważają, że jesteśmy. Przyjmujemy swoją tożsamość na podstawie słów ludzi, a nie Boga. I dzisiaj właśnie z tym kłamstwem będziemy się mierzyć. W moim słuchowisku słowa, które leczą, podeszłam bardzo poważnie do tej koncepcji słów, które często słyszymy od innych ludzi, które nas ranią, które nas ograbiają z naszej prawdziwej tożsamości, które sprawiają, że myślimy o sobie w nieodpowiedni sposób. Niekoniecznie w gorszy sposób, czasami to jest w lepszy sposób, ale w nieodpowiedni, ponieważ nie taki, jaki Bóg o nas myśli. I słowa, które słyszymy od innych ludzi, opinie na nasz temat kształtują nas tak mocno, że żyjemy w pewnym kłamstwie odnośnie z siebie samych. I dzisiaj właśnie odnośnie takiego kłamstwa, i dzisiaj właśnie do takiego kłamstwa się odniosę. Do kłamstwa, w które wierzymy o sobie samych. Kim jesteś? Kim tak naprawdę jesteś? Często bierzemy na poważnie opinie innych ludzi, szczególnie jeżeli to były pewne autorytety w naszym życiu, jak rodzice, nauczyciele, nie wiem, pastor, ksiądz, ktoś, kto ma pewną wiedzę, pozycję, autorytet. I wydaje się, że skoro ja nie wiem, a ta osoba wie, no to ona wie. Tak? No to znaczy, że ona wie lepiej. Ja nie wiem, więc jakby moja pozycja już jest słaba, już jest słabsza. Więc wolimy przyjąć jakikolwiek światopogląd, niż nie wiedzieć nic. Potrzebujemy wiedzieć, kim jesteśmy, żeby wiedzieć, jak żyć, żeby wiedzieć, jak się zachowywać. Dlatego, że w zależności od tego, jaką masz wiarę, takie będziesz decyzje podejmował. I ta wiara musi być na bazie czegoś. Tak więc słysząc te słowa w kółko i w kółko, w moim słuchowisku słowa, które leczą, mówię z kolei o słowach, które słyszymy od Boga, które mają zastąpić te słowa, które nas wykrzywiły, zraniły, poplątały, które nas zaprowadziły na manowce. Potrzebujemy słyszeć Boże słowa. W moim słuchowisku przez 30 dni rozważamy to, co Bóg do nas mówi. I to jest prawda, która ma wyprzeć te kłamstwa, skonfrontować je, tak żebyśmy wierzyli prawdzie i żebyśmy w tej prawdzie mogli wzrastać. Jednym z moich ulubionych fragmentów Biblii jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, 36 i 37 werset. A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu, ta, którą nazywano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Wiecie, ją nazywano niepłodną. Ją nazywano niepłodną. To jest bardzo smutny opis. Bo to, że była stara, tak, to nie jest fajny stan być starym, nieużytecznym. Ktoś jest stary, czy już nie oczekuje się od niego wiele. To już jest ktoś na marginesie życia. On ma po prostu powolutku doczekać śmierci. Wiadomo, że już się nic nie wydarzy w jego życiu. Ona była też bezpłodna, czyli niepełnosprawna, można powiedzieć. I to też nie jest fajna sytuacja, szczególnie dla kobiet, szczególnie w tamtych czasach. Jakby drugi, kolejny margines, zepchnięcie na ten margines. Ale co było najsmutniejsze, że była nazywana niepłodną. Ona była tak nazywana. Całe otoczenie już miało w głowie pewien obraz, kim jest Elżbieta. Ona jest niepłodna. To jest ta niepłodna. Elżbieta to jest ta niepłodna kobieta. To jest ta, która nie wydała z siebie owocu, która nie wypełniła swojego powołania. To jest ta, która zawiodła, która nie przedłużyła linii genetycznej. To jest ta, która nie zrobiła tego, do czego kobieta jest stworzona. Wiecie, nazywano ją to tak, czyli otoczenie decydowało niejako o jej tożsamości. O tym, że była potrójnie zablokowana. Była stara, była niepłodna, ale była też nazywana niepłodną. I to jak gdyby było taką pieczęcią, że już nic się z niej nie urodzi. Nie jest możliwe. Jeżeli ty o sobie myślisz w pewien sposób,
że nie możesz, to nie możesz, nie będziesz mógł. Ponieważ tak o sobie myślisz. A jeżeli całe otoczenie tak o tobie myśli, to tobie się to udziela. Zaczynasz sam tak o sobie myśleć. I prawdziwie stajesz się niepłodny. Stajesz się nieefektywny. Jeżeli myślisz, że jesteś głupi, to jesteś głupi. Jeżeli myślisz, że się nie nadajesz do danej szkoły, żeby tam pójść, żeby ją skończyć, żeby być jakimś specjalistą, czy mieć jakiś zawód, to masz rację, tak się nie stanie. Sam siebie blokujesz, przyjmując sposób myślenia ludzi, którzy dookoła ciebie w ten sposób mówią. Jeżeli ktoś powiedział tobie kiedyś, że jesteś niezdolny do miłości, bo go zraniłeś i w gniewie rzucił takie słowa, być może one zagnieździły się w tobie i teraz myślisz, że jesteś niezdolny do miłości. I jeżeli nie wychodzi ci kolejny związek, myślisz sobie, no tak, to jest potwierdzenie, nie jestem zdolny do miłości. I zaczynasz przyjmować tożsamość. To nie jest coś, że to nie jest tak, że coś ci nie wyszło, tylko zaczynasz przyjmować tożsamość, identyfikować się z tą myślą. I to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Ale wiecie, w tej historii jest powiedziane, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Ona jest w 6 miesiącu. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I dlatego nawet jeżeli przyjąłeś jakąś tożsamość, która jest kłamliwa, nawet jeżeli myślisz, że jesteś tym, kim jesteś, ponieważ ludzie tak o tobie powiedzieli, to dla Boga nie ma nic niemożliwego. I On jest w stanie zrobić wyłom i włamać się do twojego serca, zmienić twoje myślenie o sobie samym właśnie przez Jego Słowo. Właśnie przez to, że wypowiada Słowo nad tobą. I z tym Słowem też idzie objawienie z Ducha, kiedy ty zaczynasz rozumieć, że to Słowo jest o mnie i do mnie. I wiecie, tych słów w Biblii jest bardzo dużo. Pozwólcie, że przeczytam z listu Jana, pierwszy list Jana, 3 rozdział. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Świat nas nie zna. Ci ludzie, którzy wypowiadali różne słowa o nas, oni nas nie znają. To mogą być nasi bardzo bliscy, ojciec, matka, siostra, brat. Ale co z tego? Oni nas nie znają. Bo wiecie, kto nas zna? Zna nas Bóg tylko. Tylko On może wypowiedzieć właściwe słowa. I On mówi o nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi. On nam nadaje nową tożsamość. On nie mówi tylko o nas dobrych rzeczy. Że jesteśmy dobrzy, mili, wspaniali, szlachetni. On daje nam tożsamość. On nas zaprasza do tego, żebyśmy zaczęli inaczej o sobie myśleć, jeśli chodzi o rzeczowniki, nazywać siebie, żeby inne nazwy przypisywać sobie. Nie jestem już nieudacznikiem, nie jestem już niepłodna, nie jestem już niezdolna do miłości, jestem dzieckiem Bożym. To jest prawda o mnie. Moc Boża jest większa niż moc człowieka. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Moc Boża jest większa niż ludzkie oczekiwania, niż to, jak ludzie sobie definiują mnie. Moc Boża jest większa. Jego Słowo przełamuje się. Jego Słowo jest większe. Kochani, zachęcam was do tego, żeby Słowo Boże zagnieździało się w was, żeby was definiowało. Żeby to nie były tylko miłe słowa na dzisiaj. O, dzisiaj przeczytałam fajne słowo. Tylko żeby te słowa nas kształtowały. My potrzebujemy, żeby one nas wyrzeźbiły. Żeby one zdecydowały, kim jesteśmy. Bez względu na to, czy masz teraz 60 czy 80 nawet lat, Bóg chce zmienić twoją tożsamość, żebyś wiedziała, kim tak naprawdę jesteś. Jeżeli doświadczasz jakiejś bezpłodności, jakiejś trudności w życiu, to dlatego właśnie, że nie wiesz, kim jesteś. Im lepiej poznajemy Boga i Jego Słowo, tym lepiej poznajemy też, kim my jesteśmy i rozumiemy naszą tożsamość. Tak więc kłamstwem jest to, co mówią inni ludzie o tobie. Kłamstwem jest to, kiedy słyszysz, że czegoś nie możesz. Dlatego, że Biblia mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To jest prawda. Wszystko możesz w Bogu. Kłamstwem jest, jeżeli czujesz się odrzucony, niechciany, niegodny miłości, dlatego, że Bóg mówi o tobie, że jesteś godny miłości, że jesteś dzieckiem miłości, że jesteś dzieckiem Bożym. I On oddał wszystko, ponieważ byłeś tego godzien, żeby wziąć to wszystko. Tych różnych kłamstewek o sobie, żeśmy się nasłuchali od małego. I czasami one nie są wypowiadane wcale w złości albo w nienawiści. Czasami są wypowiadane jako takie żarciki,
to bym mogła nakręcić cały film odnośnie tego, jakie żarciki krążą o kobietach, jakich żarcików się nasłuchałam od małego, będąc małą dziewczynką. To były żarciki, to było takie, żeby się pośmiać. Ale to były rzeczy, które mnie kaleczyły, to były rzeczy, które sprawiały, że czułam się gorsza, że żałowałam, że nie urodziłam się chłopcem, bo o chłopcach nie było takich żartów. Chłopców traktowało się poważnie, a dziewczynki to tak, no. A to jest osobny temat ogólnie. Ale nasza tożsamość, kochani, musi wynikać ze słowa. I dlatego potrzebujemy słyszeć Boże Słowo. I musimy też sobie przypominać o tym, co przed chwileczką czytaliśmy. I dlatego musimy przypominać sobie, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Skoro Bóg zdecydował się dać dziecko Elżbiecie, która była potrójnie zablokowana, również dokona cudów w twoim życiu. Przez swoje słowo, przez jedno słowo, zburzy wszystko, co było nieprawdą, co było kłamstwem. Amen. Agata, to było dobre kazanie. To było dobre nauczanie. Biorę to również dla siebie. Biegnę z tym dalej i czytam Boże Słowo, żeby dowiadywać się o tym, kim jestem naprawdę. Błogosławię was, kochani. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii. Za tydzień albo za dwa. Widzimy się w czwartek. Na razie.